Cześć wszystkim. Znowu pan 7, w ciągu Baldur's Gate 3. Ah, ally mine. We are reunited once more. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. O, schlebiasz nam. Very impressive. Thank you for helping Aelin. That wizard sounded absolutely dastardly. Cała przyjemność po mojej stronie. Należało mu się. He did, and it came. Now, my friend, bask in your victory. I will do the same. My darling, we must inform our friend of our news. Indeed. I've scouted a Salunite enclave outside the city. They faced the Absolute's armies and come out battered and bruised. Aelin and I will go to them, provide what help we can. But fear not. When the time comes for you to face the foe of foes, Isabel and I will stand by your side. We wouldn't miss it. Not for anything. Go well, friend. We will see you soon. And with our great powers combined, this city will be saved. Okej. Okay. Krótko i do celu. Ponadto, nasza obozowa diablica, nie ta, którą zabiliśmy, ma nam coś do powiedzenia. I've had my eye on you. Nope. But there's something missing, isn't there? You're hungry for pleasures beyond this plane. Something more satisfying than mortal flesh, blood. Nie, dziękuję. Nie jestem zainteresowany. W zasadzie jestem całkiem zadowolona. Nie jestem zainteresowana, nieważne co oferujesz. Błąd w tłumaczeniu. You want what I have to offer. The ecstasy of agony. The pain of the damned distilled into pure bliss. Beyond every climax you've known. The little death writ large. Wcale nie polepszasz sytuacji. And I'll come to you when you put your head down to rest. I will sate your most forbidden lusts. Or don't, and know the eternal ache of the unknown and the unanswered. Uśmiechnij się. Jaki jest haczyk? Co ty masz z tych odwiedzin? Albo nie, no nie wiem, mam już kogoś. Then we'll keep it our little secret. Hand to beating heart. To nie jest sekret. Jeżeli się z nią prześpimy, to wszyscy to zauważą. Jaki jest haczyk? Co ty masz z tych odwiedzin? The same thrills I offer you. Some experiences are better when shared. Nope. Dear me, I've overestimated you. Trust me, I shan't be making that mistake again. Ta-ta. Ta-ta. O, chyba. Dobra. Jak mówiłem, Baldur's Gate to gra hentai. Tylko ma gorsze postacie niż Amayui. Co to były za stęki? Może ktoś inny postanowił się uśmiechnąć do naszej diablicy. Wolę nie wiedzieć. Dobra, szybkie buffy. Nie. Dobra. Poszukajmy Mińska. Zanim to zrobimy, jeszcze przyspiesz nas, Jaheiro. Dobra. Nie tutaj. W drugim kierunku.
Ale dobra, no przynajmniej mam trochę więcej czasu teraz. To pogadajmy po kilku ludzi po drodze. Co taki nawzdyczony? My stupid dad makes me sell these shite rags. Pillock. If you want one, it's gold. A, wezmę jedną. Works great as toilet paper if you run out. Świetne hasło reklamowe. Dobra, czy mogę zrobić porządek mały? Gazeta Głos Baldura. Popularna, surowa bibliotekarka Skares Szary znaleziona martwa w pobliskim przytułku. Nerwy mieszkańców wciąż w strzępach przez słabe wstrząsy tektoniczne. Sztuka kradzieży, sygnalista odkrywca tajemnic gildii. Co to tak pasuje? A ty. Dobra, idźmy sobie. Możemy to. Dobra, udajmy się do tego domu rozliczeniowego. Cokolwiek to może oznaczać. Brzmi jak jakiś urząd podatkowy? Bank? W każdym razie, gdzieś w tym kierunku. Chyba tutaj. Tam, trzeba przyznać, że jednak późno docieramy do miasta. A kiedy już dotarliśmy do Wrót Bardura, to zdecydowanie atmosfera i widoki są fenomenalne. Mózg się zbliża. Cześć, możemy wejść do środka? Coin made in gold, your coffers. Szli do domu rozliczeniowego. No to, że tak, możemy. To, że jest kolejka do prawie wszystkich okienek. Gdzie możemy zgłosić chęć napadu? Kapitan straży? Nie mam przepustki, ale mam nieco złota. This is the wealthiest banking house on the coast. God's ransom sitting under our feet. So if it's a bribe you're angling at, well, this I have to hear. Źle mnie zrozumiałaś, pójdę już. Afraid to come back with a vault pass. Czy możemy założyć konto? Account holders only from here. Vault pass? Chodźcie, koledzy, koleżanki. Welcome to the counting house. I'm head clerk Mead, honey. How may the Fellowship of Financiers serve you? Wysąduj jego myśli. Spróbujmy raz. Will this one start breaking bones like the stone? Hind's horned feet. I should have been a baker. Kim jest ten Lord Cumming, którym się tak martwisz? The who? The what? All right, fine. A rather large and heavily armed fellow has taken head banker Glitterbeard below. He used that name. He's an unusual sort of customer, but the head banker said he'd handle it, so it's fine. I'm sure we're just fine. Zapewniam wam, że nie. Pozwól, że pomogę. A ty zobaczysz, co porabia ten wasz dyrektor. Prawie dwukrotna przebitka. That would be most unusual. But then so is our visitor. Very well. Show the guards this temporary vault pass. And should my superior ask, keep my name out of it. A tak, po prostu znalazłem to na podłodze, leżało sobie, więc mówiłem. These boots have seen everything. Vault pass.
Proszę. Right. Descend and know. Upon entering the vaults, you forego the protection of city and church law alike. Which is to say, keep to your own vault and you'll be fine. Okay. Rozumiem, że tędy. Na dół. Just need to see your vault pass, please. Proszę bardzo. What's in order? Blessed day to you. That might be worth a look. Some people have all day to spend talking to bankrupts. Nie wiem, co miały robić te łapki. Może tylko, jeżeli nie można przejść, to one się aktywują. Dobra, wejdźmy do środka. To, że ktoś chce nam zrobić jakąś małą zagadkę. Dobra, pytanie. Co z tymi drzwiami? Czy one gdzieś prowadzą? Wygląda na to, że nie. Jest jeszcze kwestia tych kluczy, które mieliśmy zdobyć, no ale w sumie nie musimy. Jeżeli tutaj znajdziemy Mińska. W sumie nie zamierzam. Nie zamierzam sprzedawać złodziejom jakiegoś klucza. Dobra, skrytki w domu rozliczeniowym w regulaminie klientów. Nie należy podchodzić do żadnej skrytki poza własną. Przed próbą otwarcia skrytki należy się upewnić, czy to właściwy numer. Nie wolno prosić strażników o pomoc przy zamkach, drzwiach lub przenoszeniu kosztowności. Zadaniem strażników jest wyłącznie obserwacja i zapewnienie bezpieczeństwa. Zakaz wręczenia napiwków. Do ogłoszenia przemocy. Uwaga, mokra podłoga. Używanie urządzeń zasilonych piorunem grozi śmiercią lub kalectwem. For current door codes, please refer to the head banker's office. Highest security clearance only. Okej. Nie wiem, czy to jest coś, co powinniśmy się bawić w takim razie. Dziennik gości skarbca. Boris Metroy, Cynthia Bonproof. Cynthia nie miała przy sobie przepustki. Rak lśniące brody. Okej. Momencik, muszę się zastanowić. Dajcie mi moment. Okej, mam chyba rozwiązanie zagadki. Jest ono w tym... w tej notatce. Do bezpośredniej wiedzy obsługi sprzątającej. Nie stosować wody do sprzątania podczas... do sprzątania podłogi przed głównym skarbcem, jeśli musicie tam... Nie możemy sobie pozwolić na kolejną wpadkę z błyskawicą przy mokrych płytkach naciskowych. Mokrych płytkach. Jaheira ma taki czar, stworzenie wody. Możemy zamoczyć kilka płytek. I możemy dać tutaj wezwanie błyskawicy. Dobra, ładujmy się szybko do środka. Yeah.
It's still moving. Hush your fussing. Nine Fingers had this one made especially. Hello, mouthful. We'll barely slow it down. But the stories... Stories. Tall tales and big names, lad. Don't let them fool you. Elminster the Archmage. Drist the Drow Exile. Heroes have power, aye. But not half so much as we do. A little coin into the right purse. A soft word in the right ear. It's not glory that spins these planes, lad. It's gold. See? Now. Moradin's cracked clay. To Minsk, którego znamy. If there is one thing Minsk hates more than beasts with bad breath. It is those who are tricksome with the truth. And turnips. But you are no turnip. Let that be of comfort in your final moments. Minsk? The very man Jahira is after. Pokażmy mu się. You. The Absolute has shown me your face, villain. I will beat it into a more pleasing shape. Enough play, Stone Lord. The Absolute has other plans for this one. Co? Nine Fingers set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Now come, Stone Lord. We have the gold. And the Absolute has need of it elsewhere. As you say, Jahira. First they take her friend, then they steal her face. Some people just don't understand boundaries. Dobra, oni są w nie lada tarapatach. No, na szczęście jest ich trochę więcej niż wyglądało na pierwszy rzut oka. Spróbujemy ich uratować. Przynajmniej krasnoluda. Chociaż w tym tempie to może nie być łatwe. Dobra, nie reaguj. Sam się zabił o zbroję. Dobra, w końcu zaczynają kontratakować, nazwijmy to tak. Dobra, a na szczęście mamy jeszcze kilka tur wezwania błyskawic darmowych. Dobra,
nie będę przyspieszał Willa, ta walka nie wydaje się aż tak ważna. Dobra. Zaatakuj go po prostu. Dobra. Ja go dobiję. Przynajmniej chciałbym. Dobra. Teraz dobrze by było zeskoczyć na dół. Ale nie dałem nam piórko spadania. To jest akcja dodatkowa, więc mogę jeszcze nam to dać. Dobra. Ci, którzy są na zwarciu, niech się tutaj pakują. Ty też, Will? Nie masz akcji dodatkowej, no cóż. W takim razie podejdź tutaj, ty ile jesteś w stanie. Dobra. W stanie jemu przywalić tutaj. Jesteś. Tutaj chcielibyśmy jemu przywalić. On zagraża krasnoludowi bardziej. To może zróbmy to, skupmy się na nim. Dobra, nie rańmy naszych. Nie wiem, co to było, to nie to, nie do zdarcia. Nie do zdarcia. Okej. Ja też już nie mam akcji. Ruszę się tutaj, ile może. No dobra. Ładnie. I ty jesteś magiem. Ładnie. Nieróbstwo. Co za stany. Bardzo się skupiają na tym. Na tym krasnoludzie. Ty zejdź tutaj. Ja też zejdę tutaj. Tak, masowe leczenie ran. Jak duży mamy zasięg, wystarczająco duży. Cel musi być sojusznikiem. Ciekawe, więc ich nie możemy uleczyć? A leczenie ran zwykłe możemy mu zasadzić. Ciekawe. Dobra. Podejdź tutaj. Odrzucisz jego. Dobra, teraz ci przywalimy. Ładnie, przerwana koncentracja. Teraz się schowaj. Tak, ty go postarasz się zasłonić. Mogę też im zacząć ładować
błyskawicę. Albo coś więcej zrobić? Ty, ulecz go. Powiedzmy nawet trochę lepsze mu daj leczenie. Dobra. Kuchenny śmiech Taszy, rzut na mądrość. Czemu by nie? Dobra, to go trochę... To powinno go zająć. Ładnie. To, że strażnicy trochę zajmują się swoją turą. Ta niewidzialność jest irytująca. Spróbujmy mu zasadzić błyskawicę. To powinno go odkryć. Dobra. Musimy bliżej podejść. Tak lepiej? Dobra, spróbujmy się nim zająć teraz, w tej turze. Tak, dobrze. Dobra, możemy mu strzelić? Możemy. Chybienie. To raczej go nie zabije, ale... No. A może jednak. Dobra, panie krasnoludzie. Chyba jesteś nam winny, co? You can tell Nine Fingers this was not my fault. She swore that mimic could swallow a bloody owlbear. Wait. You're no guild sworn. Who are you? Jestem bohaterem, o którym opowiesz swoim dzieciom. Należy się odrobina wdzięczności. Gratitude of the gold variety, I suppose you mean. Good luck with that. The Stone Lord just cleared our vaults. And now he has enough gold to make himself a lord in truth. Na co kult potrzebuje tyle pieniędzy? You think anyone told me? Nine Fingers sent word the Stone Lord was going to try his luck on our vaults. So she told me to cooperate. Lure him in. Yes, sir, Stone Lord, sir. Shall we open the account in your name or the Absolute's? Just step this way to your special deposit box. Don't mind the teeth. No one mentioned he might have some old crone dropping in as backup. As chairman of the Fellowship of Financiers, I can assure you we'd reward you well for the return of the coin he took. Not for us, you understand. For the common Baldurian. Who knows what he's planning to do with it? Ile złota zabrano? Try all of it. Every penny of civilian lodgings, anyway. I mean, not like we'd lead him into the private vaults. But still. A lot of Baldurians waking up poor tomorrow.
what he can do with that kind of coin. Doesn't bear thinking about. W sumie do tej pory nie wiemy, dla kogo oni pracują. Kim jest ta Nibit Jaheira, która nim steruje? Chcę tylko znaleźć miejsce, nie interesują mnie pieniądze. Albo powiedzmy, że znajdę te pieniądze, co mnie powstrzyma przed zatrzymaniem ich dla siebie? Compassion for your fellow folk? Or maybe just good sense? That much money only paints a target on your back. In our hands, it keeps the city ticking over. Stock in merchant stalls. Food in hungry bellies. Retrieve the coin, and I'll make sure you are well rewarded. There's treasures greater than gold. Feel free to poke around this place if it'll help you pick up the Stone Lord's scent. Me, I've got ledgers to amend. Nie wiem, jakbyś był w stanie uzupełnić księgi, żeby odzwierciedlić to, co się właśnie wydarzyło. Mimik rzeczywiście nic w sobie nie miał. Dziwię się, że Mimik był poddenerwowany. Żerowanie na słabym. Ta broń zadaje dodatkowe obrażenia ku tym celom, które mają połowę punktów życia. Dwa sztylety zwykłe. Informacja o zgubieniu przesyłki. Ostatni ładunek beczek nie dotarł. Brak wiadomości od Kariosa. Trzeba zakładać. Najgorsze, nie możemy dłużej czekać. Trzeba wykonać plan. Korzystajcie to, co już macie. Komplikacjami zajmiemy się później. Myślałem się, że mówię o kijankach. Taki sam tylet. Rozkazy od J. Grupa uderzeniowa Lorda Kamienia. Autoryzacja dotycząca operacji w domu rozliczeniowym. Dostaliśmy cynk, że skarbcu może spodziewać się zasadzki, ale gildia nas nie docenia jak zwykle. Jeśli będziemy działać skoordynowanie, powinniśmy być w stanie poradzić sobie z nią bez ofiar. Niech prowadzi Lord Kamień. Jeśli sprawnie poradzicie sobie ze strażnikami, to może będzie czas na zabranie dodatkowych środków, zanim się wycofamy. Gildia ma kryta w swoich szeregach. Lśniąca brody, jak zapewne pan pamięta, zdeponowane skarce państw. Nic ciekawego. Sprawdźmy jeszcze tego balitę. Kogoś pominęliśmy. Dobra, nie będę się cackał z nim. Po prostu go naparzajmy. Dobra, miałeś przy sobie coś nadzwyczajnego? Nie. Dobra. Weźmy wskazówki. I wejdźmy do środka. Dobrze wiedzieć. Czy zostawili cokolwiek? Chyba nie. Zaklęte zabezpieczenie. Musielibyśmy mieć kołatkę, żeby to otworzyć. Zresztą nie chcemy ich bardziej rabować. Dobra, jest tu jakieś wejście do kanałów? Nie wygląda, jakby było. Może krasnolud coś będzie wiedział na ten temat? Myślałem się, że nie. I hope you've come to make a lodgment. A city-sized one.
Nie ma nic. Dobra. Awansujmy o poziom. Kurczę, szybko skoczyło nam. Z tego co patrzyłem, ostatnio byliśmy prawie w połowie, a teraz nagle awans. Skanaczar. 6 poziomu. Kośliwy wzrok. Twoje oczy stają się czarnymi korytarzami o ścianach zębów. Spojrzenie możesz wywołać grozę, chorobę lub uśpić inne istoty. Gdy się koncentrujesz, możesz rzucić kąśliwy urok bez używania komórki czaru. Okej. Okay. Nadal wymaga akcji. Ciekawe, na ile celi to jest. Zniewalający taniec Attona. Zmusisz Totę do tańca. To jest bardzo fajny czar. Dobra, chcę mieć unieruchomienie osoby. Dlaczego tego nie mamy? Swobodę ruchu w sumie inni mają, więc usunę sobie swobodę ruchu, a wezmę unieruchomienie osoby. Ostatnio przydałby mi się ten czar. O, w końcu 3 komórka czarów. Pięknie. Mistyczne Arkanum. Wybierz jeden ze swoich czarów 6 poziomu oraz na długi odpoczynek możesz rzucić ten czar bez używania komórki czaru. Magiczne wrota. Krąg śmierci. Stwórz ogromną kulę trypetycznej energii wokół istoty, aby zmasakrować celi wszystkie otaczące go istoty. Stworzenie nieumarłego? Ciało w kamień. Wołaj wroga, unieruchamiając go do momentu, aż tymczasowo zamieni się w kamień. Magiczne wrota są ciekawym pomysłem, ale to Will ma już krok przez wymiary. W sumie ała jakieś Willowi mogłoby się jakieś przydać. Dobra, i dodatkowy czar. Tymczasowo wypędź cel do innej sfery egzystencji. Przydałoby się to, co działało na pozasferowców. Rzut na charyzmę. Ciekawe. Zbyt dużo jest czarów, które się kontruje charyzmą. Spróbujmy. Dobra, czy coś chcielibyśmy ci dać? Słup ognia w sumie też jest fajną opcją. To już się nam nie przyda. Mamy lepsze czary, które lepsze. Chyba, że to jest przez ileś tur. A nie, możesz ponownie rzucić wampirczy dotyk. Nie, mamy lepsze rzeczy, które zadają lepsze obrażenia. Więc wywalmy to, a weźmy słup ognia. Tak na wszelki wypadek, gdybyśmy chcieli kiedyś go rzucić. Cyk, cyk, cyk. Dobra, uleczenie. Ulecz rany, celuj, usuń oślepienie oraz wszystkie choroby, fajnie. Uczta bohaterów. Twoja postać oraz wszystkie istoty w pobliżu nie mogą zostać zatrute, zarażone chorobą, ani wpaść w przerażenie. Liczba twoich punktów wytrzymałości wzrasta. Otrzymujesz również ułatwienie do rzutów obronnych na mądrość. Do następnego długiego odpoczynku.
Fajne. Czytałem w Księdze Czarów, znaczy jakby w trzeciej edycji uczta bohaterów to rzeczywiście przywołuje cię do jakiegoś innego wymiaru, w którym jest przygotowana na ciebie uczta i która można się najeść właśnie, jak widać. Promień słońca, fajnie. Dobra, właściwie jakie ty masz efekty? Utrudnienie w testach ataku. Zaś może ponownie rzucić promień słońca. Okej. Okay. Ściana cierni. Spacer, powietrze. Przekształć siebie i wszystkich członków drużyny w pobliżu w niewielki obłok mgły, aby uniknąć ataków. Ciekawe. Dobra, zaraz spojrzymy do twoich czarów. Jahaira. Bardzo zastanawiam się nad tą ucztą bohaterów. Wiecie co, zobaczmy póki co jak to działa. Wrócimy teraz to na siebie. Ciekawe, co by było, gdybyśmy rzucili to na siebie, a potem wyrzucili Jahaira i wzięli Gale'a. I jak dużo punktów życia dostajemy? Zobaczmy, bo to mnie ciekawi bardzo ten czar. 12. Przynajmniej Jahaira, z tego co zobaczyłem, dostała 12. To nie jest mało. Na jedzenie po uszy. Wszyscy chyba dostają po 12. Dobra, na pewno do finalnych walk to się również przyda. Dobra. Wyjdźmy na zewnątrz. Domyślam się, że musimy teraz zwiedzić kanały jakoś. Dostaliśmy jakiś? Tak, dostaliśmy tutaj. Tutaj będzie bliżej? Okej. Okay. Ciekawe. Teraz wejdźmy dookoła. I tutaj się znajduje wejście do kanału. Czy chcemy krótki odpoczynek zrobić? W sumie... czemu by nie? Zrzuć na siebie z powrotem zbroję, Agatys. No i dobra. Schodzimy na dół. Mefity. Cześć panowie, macie coś do powiedzenia? What's this, cousin? Another absolutist come to see what we did to poor old Sarin. Your god took her mind, cultist, so Bereki took her head, and I burned the flesh from her bones. Dobrze. And now you come to interrupt the funeral rites. Żywioł jak tłuszczu. Yes, cousin. An excellent idea. Cousin says we will take you in return. He says you look just like kindling for Sarin's funeral pyre. Mylisz się, nie jestem po stronie absolutu. I believe you may believe that. The Absolute takes people, twists them. Sarin Bereki and I, we were the three finest thieves in Baldur's Gate. We broke into the offices of Gortash, discovered he was with the Absolute too.
Your fellow cultists hunted us, so we hid down here. We were safe, and so was our loot, until the darkness soured Saren's mind. She kept our treasure from us, said Bereki and I had gone strange. Czy to jest Bereki? Hush, cousin. Saren turned into a cultist herself, so we did what we had to. Bereki wept until his voice was gone, and then he was gone too. Nie, to nie jest Bereki. Leaving only me to conduct Saren's rites. And my cousins here. You cannot conduct the rites without a clan to bear witness. Or some fuel for the fire. Żywiołak chyba jest świetnym. Na paliwem. Nie jestem kultystą i sądzę, że twoja przeciwka także nią nie była. Twoja paranoja zwróciła was przeciwko sobie. Nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób cokolwiek zmieni. Spróbujmy. Spróbujmy go nie okłamywać. Co ciekawe, nie mamy opcji z przyjaźnią. Okej. Okay. Spróbujmy prawnie. She swore she was no cultist, but you all lie. The absolute turns you. I don't know. Pass then, and do not come back. This is Saren's final resting place, and a killing ground for all who come to disturb her. What's the name of that river down there? Wizard. Okay, przy okazji, serduszka awansowała. Zajmijmy się tym. Dobra, nic specjalnego. Sferalny sojusznik. Okej. Okay. Czyta bohaterów. Uleczenie. Krzywda. Tworzenie nieumarłego. Bariera ostrzy. Zastanawiam się, czy wziąć uleczenie, czy sferalnego sojusznika. Może na razie sprawdzimy to drugie. Chociaż też masz... weszło. Teraz. Też masz ucztę bohaterów, to fajnie. Dobra. Na to, że będziemy musieli przejrzeć okolicą. Nie widzę żadnego znacznika, który by mówił, gdzie możemy znaleźć Mińska. Tutaj chyba jest jego towarzyszka. Zastanawiam się, czy chcemy ich zabijać. Myślę, że z Galem byłoby łatwiej. Every corner we turn, another. And now it is my face they use to turn Minsk against us. I am sorry, but I am just tired. Dlaczego? Wiemy, że Minsk żyje. Musimy go tylko znaleźć. It is some defect of the mind, I think. To stubbornly insist you are following the light, even as you blunder through the darkness. Or perhaps the defect is mine. When I left Minsk to this fate, I believed I had no choice. I believe it still. We were ignorant of our enemy, unarmed against the cult. I made the right decision, but I do not like how easily I made it. Minsk would have never left me behind, no matter what happened. That is his problem entire. The past century left Minsk unchanged. And so he believes the world has never changed, that I have not.
You saw the fool. Hanging on the doppelganger's every word for no other reason than it wears my face. Nie musisz się tłumaczyć, Jaheirom. Martwisz się o przyjaciela, to jeszcze nie kryminał. No. But snotting into my sleeve while there is still work to do is. Come then. We need a lead on where these shapeshifters have fled to. Let's see what hints they left behind in the vault. Dobra, przez przypadek na ciebie kliknąłem. And it tastes great. Zobaczmy, co to za drzwi. Prowadzą do zamkniętej części. Tu jest 10. Zasta 10. Easy. Jeszcze nie. Czy ty nie jesteś doppelgangerem? Ah, you finally have you retrieved the Orphic hammer? Will our prince's chains finally be broken? Jeszcze. Gdzie reszta twoich sojuszników? The remaining honor guard serve as my eyes and ears. Vlakith's forces hunt you and the prism. My allies have slain more than you know, so that you might travel freely. As for those that break through, you've proven more than capable of bleeding them yourself. Jeszcze nie udało mi się zdobyć młota. Then I will wait here until you have. The chains that bind Orpheus also bind the whole of the Githyanki people. Dobra. Ja, dlaczego akurat tutaj czekasz? Przeszukaj kanały, zwróć złoto. Ciekawe, że ta jest opisane, że ta rezydencja rezydencji w piekłach, gdzie musieli przejść do piekieł, żeby zbadać tą rezydencję. Nie wiem. Możliwe, że trzeba będzie wrócić do jego domu i tam poszukać, przeszukać mniej oficjalnie jego dom, czy coś. Nie wiem. Póki co to na razie tyle. Wygląda na to, że w najbliższym czasie będziemy się błąkać po kanałach. Jej, poziom w kanałach. A póki co to tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.